Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia. www.kssse.pl. Wracamy do rozmowy. To Strefa Gospodarki. Agnieszka Moskaluk, Andrzej Kajl. Obiecałam Państwu przed przerwą, że teraz porozmawiamy o misjach gospodarczych. Tych misji gospodarczych organizuje, czy zaprasza na nie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna całkiem sporo. Z takich najbliższych, tych, które były i tych, które będą, to wypisałam sobie tak ciekawe miejsca jak Meksyk, Egipt, Arabia Saudyjska czy Senegal. Bardzo w takim obiegowym myśleniu o inwestycjach i o gospodarce nietypowe miejsca. Jednocześnie myślę sobie, że takie miejsca, które mogą przynieść bardzo niekonwencjonalne korzyści. Pani redaktor, szanowni Państwo, misje dzielą się jak gdyby na dwa rodzaje. Pierwsze to są te, powiedzmy, organizowane do miejsc, w których poszukujemy inwestorów, czyli Chiny, Korea, Japonia, Niemcy, prawda, nie wiem, Hiszpania, Francja, Włochy, czyli te kraje, które są wysoko rozwinięte, które już dawno temu rozpoczęły intensywne prace nad poszukiwaniem nowych rozwiązań technologicznych i stamtąd poszukujemy inwestycji, które chciałyby się w Polsce zrealizować. No, chcemy przyspieszyć nieco ten skok technologiczny, a musimy sobie zdać sprawę z tego, że polska myśl techniczna jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jednakże, o czym mówiliśmy przed przerwą, jednakże, prawda, że my jednakże nie mamy możliwości, mieć kompleksów. Nie mamy możliwości też do końca wdrażania tego wszystkiego, co nasi naukowcy wymyślą, stworzą, rozwiną, prawda? Czyli rozumiem, że szukamy takich rynków, na których to my moglibyśmy dzielić się swoim doświadczeniem, swoją innowacją i właśnie technologią. Drugi kierunek naszych, powiedzmy, poszukiwań, które realizujemy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, które organizujemy wspólnie z Polską Agencją Handlu i Inwestycji, z Krajową Izbą Gospodarczą i z wieloma innymi podmiotami tej już półki rządowej, gdzie właśnie wraz z, czy inaczej, pod sztandarem rządowym, pod sztandarem organizacji działających na szeroką skalę, chcemy stworzyć naszym inwestorom, naszym przedsiębiorcom możliwość wyjazdu i zaprezentowania po pierwsze swojego produktu, po drugie swojej technologii, po trzecie też poszukiwania partnerów, z którymi mogliby prowadzić działalność zarówno w Polsce, jak i w tych krajach. Są to bardzo egzotyczne czasami nazwy, ale proszę sobie zdać sprawę z tego, że Polska też jest egzotycznym krajem dla wielu przedsiębiorców z Meksyku, Senegalu czy dalekiej też Brazylii, prawda? My i dopóki nie pojedziemy tam, nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak daleko te kraje są, nie chcę powiedzieć przed nami, bo jesteśmy jednym z liderów gospodarczych przecież na świecie. Ale jak bardzo możemy, czy obie strony jak bardzo mogą skorzystać na współpracy? Właśnie o to chodzi, że jeżeli pojedziemy, odkryjemy, podróże kształcą, podróże uczą, podróże stwarzają możliwości. Otwierają też bardzo często oczy i my chcemy, żeby wspólnie właśnie przede wszystkim z Ministerstwem Rozwoju i Technologii pokazać, otworzyć te nowe rynki dla naszych przedsiębiorców, stworzyć im warunki do tego, żeby się rozwijali jeszcze szybciej, żeby mogli zaistnieć ze swoimi wyrobami tam, gdzie nikt ich jeszcze nie dotykał. Także są to bardzo fajne rzeczy. Bardzo często są to wyjazdy współfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. No właśnie chciałam o to zapytać, jak wygląda finansowanie. Czy taki przedsiębiorca, który zainteresowany jest taką lokacją jak Meksyk, Egipt, Arabia Saudyjska czy Senegal, musi wyłożyć całą kasę na taki wyjazd, czy może tutaj zazwyczaj liczyć na wsparcie? Są to tylko i wyłącznie koszty podróży. Koszty biletu lotniczego. Czyli później wszelkie wizyty studyjne. A wszystko tak, co jest na miejscu, jest organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju i Gospodarki, przez Państwo, Polską Agencję Handlu i Inwestycji. Także to jest powiedzmy takie
fajne przedsięwzięcie, które może niewiele kosztować, a które może przynieść ogromne czasami zyski dla przedsiębiorstw funkcjonujących tutaj w naszym kraju. A że przynosi, o tym wiemy doskonale, bo przecież nasze technologie się rozwijają i poszerzamy chyba nasze rynki, ale też taką świadomość o tym, co można zrobić wspólnie. A taki najbliższy wyjazd lipcowy to chyba Meksyk, prawda? Więc gdyby ktoś z Państwa przedsiębiorców miał ochotę sprawdzić, jak szukać inwestorów, czy jak szukać wspólnych działań, wspólnych pomysłów na inwestycje, to właśnie to jest ten kierunek, którym można się zainteresować. Wczoraj przyszło też zaproszenie z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na wyjazd studyjny dla branży elektroniki użytkowej do Stanów Zjednoczonych, także to też niedługo zaistnieje na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku i Twitterze będzie można się zapoznać ze szczegółami zaproszenia. No jeżeli któryś z przedsiębiorców będzie zainteresowany, serdecznie zapraszamy. To teraz odsyłam Państwa na stronę Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tam wszelkie informacje dotyczące i inwestycji, ale właśnie tych wyjazdów studyjnych, ale także najróżniejszych konferencji i webinarów. O nich porozmawiamy sobie po przerwie. Sponsorem programu jest Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorco, planuj inwestycje, korzystaj ze wsparcia www.kssse.pl.